Zapowiadało się niebezpiecznie. Według wstępnych informacji do Tarnowskich Gór wjechało z Chorzowa ponad 200 kibiców ruchu. Powodem wizyty był dzisiejszy mecz z tarnogórskim Gwarkiem, który ze względu bezpieczeństwa miał się odbyć bez fanów gości. Policja była przygotowana na przyjazd kibiców ruchu. W rejonie stadionu tarnogórskiego Gwarka rozmieszczono ponad 200 policjantów z Tarnowskich Gór, oddziałów prewencji z Katowic, przewodników z psami z Bielska Białej i Rybnika. Na wypadek kibolskich zamieszek sprowadzono także armatkę wodną. Wbrew wstępnym informacjom do Tarnowskich Gór dotarło jednak zdecydowanie mniej kibiców ruchu, około 100 osób. Policja wstrzymała ruch na ulicy Mickiewicza, kibice pośpiewali pod płotem stadionu, następnie wsiedli do samochodów i odjechali, konwojowani przez funkcjonariuszy policji. Mecz Gwarka z ruchem zakończył się zwycięstwem drużyny z Tarnowskich Gór 2-0. Gole strzelili Kamil Będkowski i Przemysław Oziębała.